Cześć Wam, witam Was w środę 1 września, rozpoczęcie roku szkolnego. Jupi! Mama się cieszy, dzieci nie za bardzo. A co u nas kwitnie w ogrodzie? Różyczki ponownie zaczynają kwitnąć. Pięknie lantana się prezentuje w donicy, ponieważ tą roślinę trzeba schować na zimowisko. U mnie słoneczko w końcu wyszło, w końcu świeci. Tu nad nią rozkwit nam się sadziec. To jest samosiejka. Będzie trzeba go tam zabrać w inne miejsce. Bananki w końcu dostały słoneczko. Cierpiały z tego powodu, ponieważ cały czas padał deszcz. Dzisiaj pierwszy dzień i aż do niedzieli ma pięknie kwitnąć. Kwitnąć, no. A niech kwitnie. Świecić słoneczko. Tu mamy lubelię. Odmiana zimująca, ładnie się wysiewa. Zaraz pokażemy Wam, jak wyglądają ich siewki. Tutaj przy trawniczku wysiała właśnie nam się ta lubelia. Bardzo mocno się wysiewa. Jest też odmiana o białych kwiatkach. Po tych deszczach się powykładała wysoka. U mnie co? Było koszenie, ponownie trzeba kosić. Częściowo już żeśmy wyzbierali śmieci, chwasty. Liliowce. Jeszcze czas na zbieranie nasion, ale to są świeże nasionka, jeszcze niedojrzałe, ale już niektóre zaczynają nam pękać. Tu nam mamy pajączka, tylko nie chcemy go. Pajączek sieć nam tu zrobił. I tutaj mamy już nasionka, które się otwierają. Nasionka wyglądają liliowców. No chodźże tu. O, coś takiego. Czarne nasionka. Nasiona też można włożyć do woreczków papierowych najlepiej i do lodówki. Możemy wysiewać wprost do gruntu również. Na przykład sypniemy sobie podmateczną roślinkę i jedynie wtykamy. Coś mi się film urwał, jeszcze raz. Nasiona tylko wtykamy, nie musimy ich przykrywać. Lub zabieramy je do domu. Tak jak mówiłam, w torebki papierowe, ale najpierw musimy nasiona podsuszyć. I tak mogą leżakować sobie w lodówce na dolnej półeczce. Ja wysiewam liliowce już końcem grudnia w ogrodzie zimowym. Metodę wysiewania mam pokazaną. Moczę nasiona w wodzie utlenionej z wodą w kieliszku i tak po prostu puszczają korzonki w tej wodzie. Później daję je do doniczek. Co nam jeszcze tu kwitnie? Ponownie widzę, nam zakwitnie galtonia. Tutaj nam przekwitła, też już nasienniki zaczynają dojrzewać. A tu kolejny nam puszcza pędy kwiatowe. Także pierwsze przekwitły, drugie nam puszcza też. Wytwarza ładnie nasiona, można ją wysiewać. A jest to roślina, którą trzeba wykopać i przechować razem z mieczykami. Pojawiają nam się w końcu motylki. Nie wiem, gdzie one były do tej pory. Tyle czasu zimno. Tu akurat werbenę nam zapylają i tam zapyla nam budleja. Tu mamy listki sasanki i również sasanka, tak jak wcześniej wspominałam, wysiewamy bezpośrednio do gruntu. Już zaczynają siewki wschodzić. To są liście, nie sasanki. A tutaj może nam się uda złapać pierwsze liście właściwe. Jest to takie maluteńkie. Zobaczcie, jakie to małe. Ciężko nam uchwycić. Liście właściwe. O, tutaj lepiej widać. Takie ma trzy pierwsze
takie szarpane te listki. Także sasanka też już nam pomału schodzi. Uważajcie przy pieleniu, co nam jeszcze kwitnie i co będzie schodzić. Zaraz poszukamy na ogrodzie. A tutaj piwonia drzewiasta również zaczyna nam otwierać nasienniki, czyli to czas, że można zebrać. Pamiętajcie, żeby nasionka suszyć, chyba że wysiewacie bezpośrednio do gruntu, ponieważ byliny wysiewamy bezpośrednio do gruntu, chyba że chcecie sobie podpędzić liliowca albo inne rośliny. Wczesną wiosną wysiewamy w domu na parapecie bardzo słonecznym, a ich nasiona przechowujemy w lodówce w chłodnym pomieszczeniu. No i najważniejsze, torebki, żeby były z papieru, bo jednak w folii nasionka mogą spleśnieć. A tutaj zasiała nam się w liliowcach, które jeszcze nie usunęliśmy, zasiała nam się szkarłatka. Szkarłatkę przenoszą ptaki, ponieważ uwielbiają jej nasiona. I gdzie ptak siedzi i skubie, później coś tam robi, wychodzi nam szkarłatka. Bardzo dużo mam tutaj szkarłatki na ogrodzie. Niestety muszę usuwać, ponieważ to piękny, duży krzew, trujący. Uważajcie na dzieci, choć moje dzieci, wam powiem, nigdy nie jadły nic z ogrodu, dopóki mama nie powiedziała, że to jest jadalne, bo mam bardzo dużo trujących roślin, a każdy mówi: trujące, uważaj na dzieci. Moje dzieci wiedzą. Także namawiajcie, mówcie dzieciom, co by się stało, gdyby zjedli na przykład. Lepiej nastraszyć, niż później po szpitalach biegać. No, także to jest szkarłatka amerykańska. Jak dobrze pamiętam nazwę, kwitnie nam, to jest na pewno pufojnik, tylko niebieski, tylko barszczolistny. Tak się nazywa, jak dobrze pamiętam, ma takie delikatne, małe kwiatki. Liście prezentują się tak. I powinien rosnąć prosto, ale niestety moja paulownia nad nim się rozrosła i idzie do ścięcia. Powoduje cień i on szuka nam słoneczka. Kwitnie nam nasturcja, która również sama się wysiewa. Jej nasiona zimują w gruncie, nie musimy zbierać. A nad nimi również do wycięcia liliowca. Zobaczcie, jakie brzydkie, to aż straszy. I zaczynają właśnie pękać im nasienniki, torebki nasienne, i pokazują się nasionka. Nasiona muszą być czarne, grube. Tutaj niektóre są takie bardzo cieniutkie, czyli to już nie są nasionka dobrej jakości. Niektóre ładne, grubiutkie, także będzie z nich nowe pokolenie. Idź tu pod mamusię. Pod mieliną kwitnie najpóźniejszy biały zawilec japoński. Jest to odmiana bardzo późna w porównaniu z tymi wcześniejszymi różowymi. Kwitną tak jak właśnie te ciemne, pełne, co w poprzednim filmiku pokazywałam. I bardzo, bardzo długo cieszą bielą. Również ładnie się rozchodzą przez rozłogi. Lubią jasne stanowisko, słoneczne. Ten akurat u mnie jest w półcieniu. Po godzinie 15 ma cień. Także bardzo go polecam. Jeżeli macie puste rabaty w tej chwili, on ładnie będzie królował z kolorem bieli. Jeszcze czekam tutaj na murku przy bramce. Będzie kwitnąć niedługo późna chryzantema arktyczna. Białe, drobne kwiatki. I zaczyna pojawiać się pączki, pojawiać się pączki na astrze płożącym. To jest odmiana taka, że ona się płoży, lubi zwisać lub pnie się tak, płoży się po ziemi. Też jeszcze tu nieoczyszczone, ale no mówię, tyle planów, a pogoda nie pasowała. Nad nimi tutaj będą marcinki. Tu mamy wielosił błękitny, również już nasienniki się otwierają, można pobierać nasionka też bezpośrednio do gruntu. A jak wyglądają siewki, już wam pokazuję. Tak wygląda wielosił błękitny, gdy wschodzi. Tutaj bardzo mocno pod nim on się wysiewa. Pierwsze
listki, jakie ma, muszę się dokopać. Czyli liście, nie? Jego pierwsze liście wyglądają w ten sposób. I później listki właściwe już mają podobne właśnie do matecznej roślinki. Na zakończenie pozdrowienia oraz mały las, który pęka w szwach. Zobaczcie, jak go rozrywa. Przybrał na miarze. Jezus, jaki ty gruby jesteś, facet. Ciekawe, jak my go wyciągniemy. W tym roku jest w donicy. I bardzo ładnie sobie radzi. Fakt, że koksu dostał. No, także miłego wam życzę i pozdrawiam cieplutko. Dzięki za oglądanie. Spoglądamy na niebo przepiękne, choć temperatura nie jest taka wysoka, chyba 16 czy 17 stopni, ale cieplutko. No dobra, no to do usłyszenia, do zobaczenia, cześć wam i mówcie, o czym byście chcieli film, czy dalej nagrywać, jak wyglądają siewki roślin, które właśnie wschodzą. Cześć.